Wojtek zawsze był osobą, która w backgroundzie, w korzeniach miała radio. Ja byłem osobą, która była bliżej występów telewizyjnych, ale Wojtkowi nie przeszkadzała jego miłość do radia, żeby pracować w telewizji. Zwłaszcza, że to, co robiliśmy, było takim etapem naszej wolności telewizyjnej, naszego innego spojrzenia na świat, innego myślenia o rzeczywistości w zupełnie nowych, nieznanych nam czasach. Mówię tutaj o nowej Polsce. I teraz po latach, jak wspominam nasze programy, to oczywiście wspominam je z ogromnym sentymentem, bo współpraca z Wojtkiem była wielką przyjemnością. Wojtek to jest takie połączenie erudycji i wdzięku i ta piorunująca mieszanka daje wyłącznie przyjemne efekty we współpracy, w przebywaniu ze sobą, a przebywaliśmy ze sobą właściwie nierozłącznie. I to jest coś takiego, czego nie można niemile wspominać. I tym bardziej jestem ciekawy Wojtka książki, bo jak go znam, to długo o niej myślał, pewnie długo nad nią pracował, a ponieważ oprócz tych wszystkich zalet, które wymieniłem, Wojtek jeszcze w przeciwieństwie do mnie trochę jest poetą i trochę pisarzem, więc spodziewam się jakiegoś arcydzieła. A jeśli to jest związane na przykład z muzyką, a dla mnie, już osoby starszej, to Wojtek jest historią muzyki rozrywkowej, światowej i polskiej. I to jest, z ogromnym zaciekawieniem czekam, chociaż kompletnie nie wiem, co napisał.